To tutaj idealnie nawiązałaś do mojego ostatniego pytania, też bardzo kontrowersyjnego i odnoszącego się do drugiego człowieka, czy da się z nim żyć. Osoba, która pojawiła się w naszych mediach, w naszym polskim show biznesie dość w radykalny sposób, mianowicie pani Karolina Derpiński. No właśnie, jestem ciekawy opinii na twój temat, jeżeli chodzi o jej osobę, bo jednak... No właśnie. Inny portal plotkarski wrzucił w ogóle moje zdjęcie z Caroline, jak jeszcze nie była tą Caroline, aha, że kiedyś była taką fanką chodzącą, tak, i poprosiła mnie o zdjęcie. Ja tego nawet nie pamiętałam, ale później patrzę i mówię, jest, mam zdjęcie z Caroline Derpiński, wow. Nie wiem, ja myślę, że ona nas robi w koko wszystkich. Ona, mi się wydaje, że ona już, jak tak z ciekawości zobaczyła mnie wywiady, to mi się wydaje, że ona to podłapała, mm-hmm, i ona po prostu sobie wymyśla i ciśnie co i tam, na przykład siedzi sobie rano i powie tak, dobra, dzisiaj walnę to, to, to i to i leci z tym. Ja myślę, że ona robi nas w kulki. Powiem ci, że nawet oglądałem wczoraj wywiad dla serwisu Pomponik i byłem bardzo zaskoczony, bo ona jest bardzo odważna w tym wszystkim i naprawdę widać, że ona się sama z tego po prostu śmieje. Ja też uważam, że się z tego śmieje. Wiesz, tu jest cienka granica, wiesz, ja tam nie wnikam, bo ja też, mm-hmm, nie mam czasu na takie rzeczy, czy tam w ogóle śledzenie jej kariery, czy ona jest, czy jej nie ma, mam to w nosie totalnie. Faktem, na początku wzbudzało to ogromne kontrowersje, tak, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi o pieniądzach. Ja uważam, że pieniądze, ode mnie nigdy się nie dowiesz, ile zarabiam. Ja nigdy też nie mam jakiejś wielkiej potrzeby nagrywania się w sklepach Louis Vuitton i pokazywania, co kupuję. Jak gdzieś to śmignie jakiś mój nowy zakup na Instagramie, to się to po prostu tak mimochodem. Naturalnie. A nie, żeby się tym jakoś chwalić, szczycić. Po prostu nie lubię, jak ktoś o tym mówi. Po co mówić, za ile kupiłaś mieszkanie? Po co mówić, za ile, nie wiem, kupiłaś samochód? Ktoś będzie chciał, to się dowie. Więc to mnie tak bardzo oburzyło, jak to słyszałam, bo, mm-hmm, nie lubię tego. Wiesz, mamy takie czasy, a nie inne. Ludziom jest ciężko i po prostu jeszcze dobijanie ich tekstami, za ile masz sukienkę, no to po co to komu? Tak. Więc na początku byłam bardzo wzburzona tym. Nie komentowałam, bo tak jak mówię, miałam w nosie, ale byłam wzburzona. A teraz po prostu widzę, że ona chyba sobie robi jaja. Cieszy się życiem. Po prostu dziewczyna, wiesz, ma ochotę być po tej stronie kamery. Tak. Zobaczyła, że to gdzieś zadziałało. To, że to ludzie to sprawili, bo ludzie, tak, mówią, po co ją promujecie? Nie, to przez was ją promujemy, tak, bo wy to oglądacie. Każdy kolejny widz nakręca tą machinę, więc to nie jest przez plotkarskie portale, tylko to jest przez to, że ludzie to oglądają. Jest popyt, jest podaż. Proszę bardzo, Karolina wie, czego chcecie, to wam to daje dalej i daje wam mocniej. Tak, i myślę, że to jest idealna kalkulacja tego wszystkiego, bo ludzie też zarzucają mediom fakt, że cokolwiek publikujemy na jej temat, ale z drugiej strony ludzie oczekują tego i trudno, ale słupki mówią same za siebie. No dokładnie, ludzie to oglądają, ludzie tego chcą, ludzie lubią takie rzeczy. Oczywiście, ludzie, tak, lubią kontrowersje, ludzie lubią coś, co wzbudza takie duże emocje. Tym żyjemy i w ogóle dobra, jak dziewczyna się dobrze bawi, to niech się bawi dalej. Oczywiście, ale mi się, tak, wydaje, że to w tej formie to się niedługo już znudzi. Myślę, mm-hmm, że to już jest moment, że już albo trzeba wpaść na inny pomysł, coś innego wykminić, bo to już jest te opisywanie stylizacji, już mnie nie kręci.